czym jest rondo, które od ponad dwóch dekad budzi w Polsce tyle kontrowersji? Zapraszam na film. Na początek sprawdźmy, co w języku polskim oznacza słowo rondo. Pierwsze ze znaczeń wprawdzie może kojarzyć się z jazdą po drogach, lecz jednak zostawmy go i szukajmy dalej. Rondo to kolisty, nie kwadratowy, prostokątny czy w kształcie podpaski plac, od którego drogi rozchodzą się promieniście. Rondo to również skrzyżowanie dwóch lub więcej ulic z wyspą pośrodku i okalającą jezdnią. Mamy zatem kolisty plac, od którego promieniście rozchodzą się drogi. Mamy też skrzyżowanie ulic uformowane w kształcie placu z wyspą oraz ukalającą jezdnię. O jakie skrzyżowanie tu chodzi? Sprawdźmy, co mówi na ten temat prawo o ruchu drogowym. Według ustawy skrzyżowanie to przecięcie, ale też połączenie i rozwidlenie dróg mających przede wszystkim jezdnię. Jedną jezdnię, nie dwie, cztery czy osiem. Zatem rondo, jako całość, nie może być skrzyżowaniem, o którym mówi kodeks drogowy. Nie spełnia zawartej w nim definicji. Spełnia natomiast definicję skrzyżowania dróg publicznych. Tylko co prawo budowlane ma wspólnego z kodeksem drogowym? Zostawmy zatem prawo budowlane i wróćmy do kodeksu drogowego. Mamy jezdnię okalającą wyspę lub plac. Mamy też jezdnię drogi dolotowej. Ich połączenie, przecięcie lub rozwidlenie tworzy skrzyżowanie. Kolejne połączenie też spełnia definicję skrzyżowania zawartą w ustawie prawo o ruchu drogowym. I następne również. Zatem rondo to według kodeksu drogowego zbiór skrzyżowań. Prawo budowlane nazywa je zwykłymi. Mówiąc inaczej, rondo to budowla drogowa składająca się z zespołu skrzyżowań oraz łączących je odcinków drogi lub dróg. W większości kierowców rondo kojarzy się z takim oto znakiem, ustawionym na wszystkich drogach dojazdowych do obiektu. W większości przypadków z dodanym od góry znakiem ustąp pierwszeństwa. Co ten znak tak naprawdę oznacza, ilustruje odcinek 7 niniejszej serii. Zachęcam do obejrzenia. Link znajdziecie u góry oraz w opisie filmu. Zauważmy również, że wyznaczone pasy ruchu biegną okrężnie wokół centralnej wyspy. Na tym polega cała prostota i genialność jednocześnie ruchu okrężnego, który to ruch eliminuje lewoskręt. Niektórzy nazywają to klasycznym rondo. Na tak zorganizowanym obiekcie droga od wlotu biegnie okrężnie wokół centralnej wyspy, aby połączyć się sama z sobą. I właśnie to połączenie w polskim prawie drogowym nosi nazwę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Nie cały obiekt, a połączenie drogi samej z sobą. Dla przykładu przejedźmy się wspólnie na lewą stronę, do trzeciego zjazdu, tak zorganizowanego obiektu. Ponieważ w Polsce mamy obowiązek poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, jedziemy prawym pasem, chyba że jest zajęty. Wtedy wykorzystujemy lewy. Dojeżdżamy bez włączonego kierunkowskazu, gdyż tak nas prowadzi droga. Przed skręceniem w prawo musimy zająć prawy pas, zewnętrzny, bo tego wymaga od nas ustawa. Musimy również włączyć prawy kierunkowskaz, aby zasygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy w prawo. Po opuszczeniu obwiedni wyłączamy kierunkowskaz i jedziemy dalej. A teraz kolejny rondo, a raczej to samo, tylko zupełnie inaczej zorganizowane. Tym razem nie okrężnie, lub jak kto woli klasycznie, a kierunkowo. Widzimy strzałki kierunkowe i zupełnie inaczej rozrysowane pasy ruchu. Nie ma też znaków nakazujących ruch okrężny, ale za to są umieszczone na wyspie znaki nakazu jazdy z ich prawej strony. Taka organizacja ruchu powoduje, że droga biegnie na wprost do przeciwległego drugiego wylotu. Podobnie jak poprzednio, przejedźmy się wspólnie na lewą stronę, do trzeciego zjazdu. Ze strzałek kierunkowych wynika, że wolno nam to zrobić tylko z pasa lewego. Również w tym przypadku jedziemy bez kierunkowskazu. Po minięciu skrzyżowania wlotowego włączamy lewy kierunkowskaz, ponieważ nie zamierzamy pojechać prosto na drugim zjeździe, lecz na trzecim. Po opuszczeniu drugiego skrzyżowania wylotowego
wyłączamy kierunkowskaz i dalej już na wprost opuszczamy obiekt. Prawda, że proste? Wiemy zatem, że złożony obiekt drogowy, jakim niewątpliwie jest budowla typu rondo, może być zorganizowany albo kierunkowo, czyli wprost według ogólnych zasad ruchu, albo okrężnie, czyli według znanych od ponad 100 lat zasad ruchu okrężnego. Jeśli widzimy przed sobą znak C12 bez strzałek kierunkowych na wielopasowej jezdni, to bez wątpienia budowla jest zorganizowana okrężnie. Gdy na wlotach nie ma znaku C12, a na jezdni są strzałki kierunkowe, to tak oznakowana budowla jest niewątpliwie zorganizowana kierunkowo. Natomiast jeśli widzimy na wlocie znaki C12 ruch okrężny w towarzystwie strzałek kierunkowych, to mamy wtedy dwie wzajemnie wykluczające się organizacje ruchu na jednym obiekcie. W takiej sytuacji musimy wnikliwie obserwować przebieg pasów ruchu na jezdni. Jeśli pasy ruchu biegną jedynie okrężnie, to bez wątpienia mamy do czynienia z okrężną organizacją ruchu. Natomiast gdy pasy biegną na wprost do wylotu, to niewątpliwie organizacja ruchu oparta jest wprost na ogólnych zasadach, czyli kierunkowo. Zapraszam do komentowania, a jeśli się podobało, również do zostawienia suba i lajka.